Witajcie, zapraszamy na kolejną wędrówkę po słowackiej stronie Tatr. Dzisiaj wybierzemy się na wymagający kondycyjnie szlak, ale z niesamowicie pięknymi widokami ze szczytu. Usiądźcie wygodnie, zaparzcie sobie kawę i zapraszamy na Sławkowski Szczyt. Dziękujemy wszystkim patronom, którzy wspierają nasz kanał. Dzięki Wam możemy się rozwijać i tworzyć coraz lepsze materiały. Niedługo po wschodzie słońca dojeżdżamy do Starego Smokowca na Słowacji. Samochód zostawiamy na sprawdzonym już parkingu podziemnym. Koszt całodziennego postoju to 10 euro. Szlak rozpoczyna się niedaleko naszego miejsca postojowego. Wychodząc z parkingu, kierujemy się w lewo. Przechodzimy obok dolnej stacji kolejki na Hrebienok. Jeśli będziecie tam w późniejszych godzinach niż my, kolejka czynna jest w sezonie letnim od 7, to możecie skorzystać z dobrodziejstwa techniki i ułatwić sobie wędrówkę. Z górnej stacji będziecie musieli podejść jakieś 30 minut czerwonym szlakiem do rozejścia pod Sławkowskim Szczytem. Zaoszczędzicie w ten sposób trochę czasu i ominie Was podejście 350 metrów w pionie. My oczywiście wybieramy wariant o własnych siłach i rozpoczynamy mozolne podejście wraz z niebiesko znakowanym szlakiem. Oznaczenia na drogowskazie nie nastrajają optymistycznie. Ponad 5 godzin wędrówki. Jednak z dobrą kondycją powinno się to udać zrobić znacznie szybciej. Droga jest z początku szeroka, kamienista, po kilkuset metrach skręca w lewo i zmienia się w wąską, ubitą ścieżkę wiodącą pośród drzew. Szlak ani przez moment nie daje wytchnienia. Nieustannie wiedzie w górę. Im wyżej jesteśmy, tym drzew jest mniej. Taki widok to pozostałość po huraganie, który nawiedził te okolice w 2004 roku. Ponad połowa drzewostanu uległa wtedy zniszczeniu. Dochodzimy do rozejścia szlaków pod Sławkowskim Szczytem. W tym miejscu nasz szlak niebieski przecina tatrzańską magistralę. W lewo czerwony szlak prowadzi do Śląskiego Domu, skąd później można udać się na Małą Wysoką. Film z wycieczki na ten szczyt znajdziecie oczywiście u nas na kanale. Z prawej zaś strony dochodzi szlak prowadzący z górnej stacji kolejki na Hrebienok. Ten odcinek niewiele różni się od poprzedniego. Kamienie, wystające korzenie, krzaki, widoków na góry, brak. Przynajmniej drzew jest trochę więcej, więc można uciec do cienia przed grzejącym słońcem. Za zakrętem czeka na nas miła niespodzianka. Punkt widokowy nazywany Maksymilianką. Tutaj trochę historii. Szlak na Sławkowski Szczyt wytyczył i zbudował w latach 1901-1908 spiski działacz turystyczny Maksymilian Weisz, w dużej mierze z własnych środków. Na Sławkowskiej Kazalnicy stworzył naturalny taras widokowy. Jest on otoczony metalową barierką. Umieszczona tam została również tablica informacyjna z nazwami szczytów, które możemy podziwiać z tego miejsca. Jest to też miejsce, do którego możemy legalnie dojść w zimie. Dalej szlak turystyczny jest już zamykany. Przy ładnej pogodzie widać stąd jak na dłoni Łomnicę, a w dole Dolinę Zimnej Wody. Idąc dalej, możemy dostrzec południowe zbocza górnej części Sławkowskiego Grzebienia. Na pierwszym planie widzimy wyżnią Sławkowską Kazalnicę, a na lewo od niej Królewski Nos, mylnie brany przez niektórych turystów w Tymankę za Sławkowski Szczyt. Niestety to nie on. Celu naszej wycieczki jeszcze stąd nie widać. Od teraz szlak niebieski biegnie wzdłuż tak zwanego Sławkowskiego Grzebienia. No i teraz można powiedzieć, że zaczyna się prawdziwe podejście. Jest dość ostre, z kilkoma zakosami. Idziemy po ścieżce wśród kosodrzewiny po wygodnych kamiennych schodach. Na tym szlaku nie występują większe trudności techniczne. Nie znajdziemy tutaj także sztucznych ułatwień i wielkich ekspozycji. Jednak szlak daje się mocno we znaki. Jest długi, mozolny. Kolana mocno go odczuwają. Jedyną pociechą w trakcie pokonywania tego odcinka są miejsca, w których możemy podziwiać Tatry Wysokie. Łomnice, Baranie Rogi czy Durny Szczyt.
Po wdrapaniu się na wyżnią sławkowską kazalnicę czeka nas do przejścia kilkudziesięciometrowy, nieubezpieczony odcinek nad urwiskiem skalnym. Nie martwcie się, ścieżka jest ułożona ze stabilnych kamieni, jej przejście nie stwarza większych problemów. Stąd też widać jak na dłoni cel naszej wycieczki, Sławkowski Szczyt. Dzieli nas od niego już tylko 2 godziny marszu. Ścieżka jest prosta, wygodna, ułożona z kamieni, jednak cały czas nieustannie wiedzie w górę, nie dając ani chwili wytchnienia. My minęliśmy Królewski Nos, a z dołu zaczęły nadciągać chmury. Myślimy, że nie dojdą na szczyt, ale mimo to przyspieszamy kroku. W tym miejscu Anka była już tak zmęczona, że usiadła i powiedziała, że tu na mnie poczeka. Jednak dobra zachęta i mały doping robią swoje. Po kilku minutach odpoczynku ruszamy razem w stronę szczytu, którego nazwa pochodzi od spiskiej wsi Wielki Sławków, do której ów szczyt należał. Ten końcowy odcinek można opisać jako zakosy, piargi i sypiące się kamienie. Trzeba być ostrożnym i uważać, aby nie strącić nic na osoby znajdujące się pod nami. Ze względu na rozsypujący się szlak jest to najbardziej wymagający odcinek. Po ponad 4 godzinach marszu zmęczeni dochodzimy na Sławkowski Szczyt, na którym stoi metalowy krzyż, a na nim tablica upamiętniająca pierwszych zdobywców góry. Ze szczytu rozpościera się niesamowita panorama na Tatry Wysokie, począwszy od potężnego Gerlachu, przez Staroleśny Szczyt, Małą Wysoką, Lodowy Szczyt, aż po Łomnicę. Zapraszam na widoki i muzykę. Thank you.
Po ponad godzinnej wizycie na szczycie niechętnie zaczynamy zejście. Niestety Sławkowski szczyt ma tę wadę, że powrót musimy robić tym samym szlakiem. Te bajeczne chmury, które pięknie falowały pod nami, teraz musimy wejść. Robi się ciemno, chłodno, ale przynajmniej nie ma skwaru. Szlak na szczyt ma południową ekspozycję, więc wchodzenie tu w środku lata musi być naprawdę wyczerpujące. Niemal nie ma miejsca, gdzie można się schronić przed słońcem. Zejście na parking zajęło nam około 3 godziny, a cała wycieczka zajęła nam prawie 8 godzin i przeszliśmy 15 kilometrów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku.